Jolanta Pierścińska, zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowickiego. W gimnazjum nr 4 na osiedlu Stawki odbył się nocny maraton naukowy. Uczniowie pełni zapału przystąpili do rozwiązywania zadań matematycznych, ale były również zadania z języka polskiego i języka hiszpańskiego. Na nietypowy pomysł integracji uczniów gimnazjum nr 4 wpadła nauczycielka matematyki Małgorzata Borowiec. Zaproponowała wychowawczyniom klasy pierwszej i trzeciej zorganizowanie nocnego maratonu naukowego. Celem przede wszystkim było zintegrowanie tych dwóch zespołów klasowych, klasy pierwszej i klasy trzeciej, a także zachęcenie uczniów do nauki w taki jakiś inny, ciekawy, zabawny sposób. Dla uczestników nocnego maratonu naukowego przygotowano szereg zadań, które wymagały wiedzy z różnych przedmiotów szkolnych. Początek naukowych zmagań rozpoczął się o godzinie 19. Uczniowie zaczęli rozwiązywać zadania matematyczno-historyczno-językowe z języka hiszpańskiego, językowe jako z języka hiszpańskiego. Polegał na tym, że matematyczne obliczali daty jako działania matematyczne, natomiast historyczne to były wydarzenia i później tłumaczyli je na język hiszpański. Niewątpliwie uwagę przyciągały nietypowe stroje niektórych uczestników maratonu. Uczniowie poprzebierali się tak dlatego, gdyż w dalszej części imprezy zaplanowano pokaz mody halloweenowej. A była to tylko jedna z atrakcji przygotowanych przez organizatorów na ten długi wieczór. Po zajęciach odbyła się uroczysta kolacja, która zintegrowała dwa zespoły klasowe, a później były już same zabawy, karaoke, pokaz mody halloweenowej i pokaz filmu. Radna Rady Powiatu Joanna Suska wystąpiła z szeregów Platformy Obywatelskiej. Tym samym zagrożona jest koalicja w powiecie. W Radzie Powiatu jest to już druga osoba, która opuszcza klub Platformy Obywatelskiej. Wcześniej zrobił to były wiceprezydent Paweł Górniak. Radna Joanna Suska zapowiedziała, że będzie teraz niezależną radną. Od wielu miesięcy z wielką uwagą, ze szczególną uwagą przyglądam się oczywiście tym wydarzeniom, które tutaj towarzyszą w strukturach Platformy Obywatelskiej na szczeblu powiatu. I podjęta przeze mnie decyzja nie jest decyzją ad hoc. Po długim namyśle zdecydowałam się odejść z Platformy Obywatelskiej, partii, z którą byłam związana przez ostatnie 6 lat, a dodam, że nigdy wcześniej nie należałam do żadnej innej partii politycznej. Wraz ze mną odeszło również 5 innych członków. Powodem mojej rezygnacji z członkostwa w tejże partii było oczywiście brak współpracy na szczeblu powiatu. Jestem osobą na tyle aktywną i realizującą wszelkie przedsięwzięcia, iż przypomnę, w wyborach poprzednich samorządowych startowałam ubiegając się o fotel burmistrza miasta i gminy Ćmielów, uzyskując bardzo dobry wynik wyborczy. Jest to na tyle dla mnie istotne, iż byłam jedyną kandydatką tegoż ugrupowania w powiecie właśnie ostrowieckim z ramienia Platformy, która ubiegała się o tak wysoki urząd, wystartowała i uzyskała bardzo dobry wynik dla tego ugrupowania. Oczywiście w efekcie dostrzeżeń moich działań, moich wszelkich przedsięwzięć mieszkańcy obdarzyli mnie zaufaniem w postaci mandatu radnej powiatu. W dalszym ciągu, jako już radna niezależna, chcę kontynuować swoją misję, bo tak to właśnie traktuję. Chcę aktywnie uczestniczyć w życiu mieszkańców. I oczywiście z pełną odpowiedzialnością będę w przyszłym głosowaniu na sesji głosować zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoim przekonaniem. Przede wszystkim pamiętając o tym, że jestem dzięki mieszkańcom, dzięki ludziom i jestem dla nich. Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki w bieżącym roku zaplanowała przekazać na docieplenie budynków kwotę 2 758 000 zł. Środki te umożliwią rozpoczęcie prac przy 14 blokach. W
tym roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki postanowił przekazać prawie 3 miliony złotych na docieplenie budynków w jej zasobach. Roboty te w ostatnich latach nabrały znacznego przyspieszenia. W planach na ten rok znalazły się budynki na wszystkich osiedlach. Część prac było kontynuacją wcześniej rozpoczętych dociepleń, ale również zaczęto nowe. Na osiedlu Stawki zakończyły się prace przy bloku numer 51, 74, 81 i 97. Na osiedlu Rosochy docieplono bloki 42, 43, 44, 86 i 102, a na Patronackim bloki 22, 23 i 26. Trwają prace na blokach przy osiedlu Stawki 27, 39, 40, 50 i 95. Na osiedlu Rosochy blok 103 i rozpoczęły się prace na osiedlu Patronackim na blokach numer 15 i 16. Przy sprzyjającej pogodzie jest szansa, że wiele prac dociepleniowych zostanie wykonane jeszcze w tym roku. W kinie Etiuda odbyły się prezentacje artystyczne dzieci z publicznych i niepublicznych ostrowieckich przedszkoli pod hasłem A to Polska właśnie. Święta Odzyskania Niepodległości dyrektorzy wszystkich placówek publicznych, przedszkoli oraz przedszkoli niepublicznych Pajacyk i Smyk przygotowali uroczystość, na której dzieci wykazywały swoje wartości patriotyczne, uczyły się patriotyzmu na co dzień. Mieliśmy okazję zaobserwować tańce narodowe, takie jak polonez, ludowe jak krakowiak, piękna etiuda taneczna przygotowana przez przedszkole numer 19, która ilustrowała rozbiory. Jest to okazja do krzewienia patriotyzmu wśród najmłodszych przedszkolaków. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.